Na ten moment czekało blisko 300 tysięcy uczniów podkarpackich podstawówek, gimnazjów i szkół średnich. Dziś dla wszystkich zabrzmiał ostatni dzwonek roku szkolnego i zaczęły się wakacje. Szczególnie dla szóstoklasistów oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów, liceów i techników był to rok pełen wyzwań, egzaminów i trudnych wyborów dalszej drogi kształcenia. Teraz jednak przed uczniami dwa miesiące oddechu, które również dla nauczycieli oznaczają czas zasłużonych urlopów. Wakacje. To upragniony przez wszystkich moment. Jeszcze tylko odebrać świadectwo i na dwa miesiące można pożegnać szkołę i wszystko, co z nią związane. Dla uczniów klas szóstych to ostatnie chwile spędzone wspólnie. Ja będę tęskniła za szkołą na pewno i będzie mi brakowało tego, że mieliśmy taką fajną panią wychowawczyni i byli bardzo fajni koledzy i koleżanki, a teraz jak się tak wszyscy rozejdziemy, no to na pewno będę ze wszystkimi tęsknić. Bardzo się do nich przywiązałam. Są sympatyczni, dają się lubić. No poza tym wspaniale śpiewają i szkole będzie brakowało takich śpiewaków. Uczniowie 6 B ze szkoły podstawowej nr 28 w Rzeszowie już za dwa miesiące rozpoczną naukę w gimnazjum. Nowy etap w życiu budzi na przemian ciekawość i niepewność. Można się trochę obawiać tego, że będzie więcej lekcji. Wiadomo, trzeba się będzie bardziej przykładać do nauki, więcej czasu nad nią spędzać. Ale myślę, że jak człowiek jest ambitny, to podoła wyzwaniu. Wyższe klasy, wyższe trzeba mieć do tego zdolności i więcej się uczyć. O tym, do jakiej szkoły dostali się tegoroczni szóstoklasiści, zadecydowały głównie wyniki egzaminu, zdawanego po raz ostatni, bo w przyszłym roku obowiązkowego sprawdzianu dla uczniów kończących podstawówkę nie będzie. Piątoklasiści już odetchnęli z ulgą. Nie będę musiała się stresować i się bać, że nie zdam. Stres związany z egzaminami za sobą mają też gimnazjaliści. Akurat testy gimnazjalne poszły bardzo dobrze. Myślę, że to też kwestia nastawienia, żeby się nie stresować, żeby naprawdę mieć do tego dobre podejście. Nowa szkoła, nowe wyzwania, ale dobrze zacząć i później myślę, że nie będzie problemu. Ale o tym, co będzie we wrześniu, teraz mało kto myśli. Nie ma wątpliwości, że wakacje to dla uczniów najbardziej wyczekiwana część roku. Cieszę się bardzo. Dlaczego? Ponieważ będę miała dużo czasu i będę mogła wyjechać. Można się odciągnąć od tej nauki, mieć wszystko. Można po prostu odpocząć po całym roku. I zaplanować upragnione podróże. Pojadę z koleżanką na obóz koński i będziemy na pewno też uczyć się jeździć na koniu. Wakacje zawsze są takim odpoczynkiem od szkoły. I ogólnie na wakacjach będę mieć różne obozy, też idę na pielgrzymkę. Jak się okazuje, na wakacje czekali też nauczyciele. Mocno pracujemy przez te 9 miesięcy, szczególnie ostatnie miesiące są takie dosyć intensywne i nie ukrywam, że jesteśmy dosyć zmęczeni. I ten oddech jest nam potrzebny, żeby odpocząć, wyciszyć się, szczególnie przez lipiec, przez sierpień nabrać nowej energii do pracy i ruszyć mocno od września. Dziś ostatni szkolny dzwonek usłyszało blisko 300 tysięcy uczniów z całego Podkarpacia. Do szkoły wrócą za dwa miesiące, tradycyjnie 1 września.